Panie burmistrzu, dowódca uroczystości Chorąży Topulski melduje. Poczty sztandarowe, warte honorowo pododdział szkolny oraz uczestników zlotu Goldwing 2014 do uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Dziękuję, proszę kontynuować. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Szanowni Państwo, minęły 223 lata od historycznego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dziś po raz kolejny spotykamy się na Pułtuskim Rynku i w Bazylice Pułtuskiej, by uczcić tę rocznicę i oddać hołd jej twórcom. Nie była ona dziełem jednostki, ale dziełem najtęższych głów humanistycznych, jakie posiadała ówczesna Polska. Nie narzuciły jej obce siły, ani krwawa pomoc, przemoc wewnętrzna. Była wyrazem sił twórczych i zapowiedzią lepszej przyszłości narodu. Dokonała się niezwykle i niezwykle dała rezultaty. Jednego dnia, bez przelewu krwi, bez ofiar, wydobyła Rzeczypospolitą z odmętu anarchii i stawiała ją w pierwszym rzędzie państw cywilizowanych. Odradzała Polskę duchową. Była wieczystą pieczęcią na wielkim dziele moralnego uzdrowienia narodu. Konstytucja 3 maja była aktem wspaniałego pojednania narodu, wynikającym z przeświadczenia, że nadszedł czas radzić o dobru pospolitym, a zaniechać prywatnym. Dzisiejszy dzień, kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa, która połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości oświecenia, która umożliwiła przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji oraz była inspiracją do podejmowania niepodległościowego czynu. Dlatego każda rocznica Konstytucji 3 maja jest dla nas, Polaków, dniem narodowej dumy, a wartości w niej zawarte wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu, fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Szanowni Państwo, życzę, aby ten czas, w którym żyjemy, był czasem pokoju i radości, abyśmy ciesząc się z życia w wolnej ojczyźnie, nie zapominali o naszych obowiązkach wobec niej i mieli poczucie współodpowiedzialności za dalsze losy naszego społeczeństwa i naszego kraju.
most. A później ja spadłam na to. Obok serca nasze, choć kropla polskiej krwi. Co się dzieje? Królu, jestem Jan Dekert. Dziś, 2 grudnia 1789 roku, przybywam do ciebie z reprezentantami 141 miast królewskich. Domagamy się praw dla nas mieszczan, chcemy mieć reprezentantów w Sejmie, żądamy prawa do nabywania ziemi i nietykalności osobistej. Przyjmujemy wasze prawa i będziemy je rozważać. Hrabia Ksawery Branicki chce podkreślić, że my Polacy jesteśmy narodem szlacheckim. Mamy swoje święte prawa. Liberum veto, wolną elekcję. Nie chcemy się nimi dzielić. Tylko my mamy prawo rządzić w tym kraju. Rozpustni, lekkomyślni, chciwi i marnotrawni, dumni i podli są panowie w Polsce, aby tylko dogodzić swojej pysze, gotowi siebie i Rzeczpospolitą zgubić. Który szlachcic chce mieć spokojność, majątek i sprawiedliwość, zaciąga się pod opiekę magnatów. Panowie posłowie, królu. Dochodzą nas wieści, że ojczyzna nasza w niebezpieczeństwie. Jedyny ratunek to uchwalić konstytucję, która wzmocni państwo. Dziś, 3 maja 1791 roku, ogłaszamy ustawę rządową. Królu, prosimy o jej zaprzysiężenie. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wraz ze stanami naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, ceniąc drożej nad życie, na szczęśliwość osobistą, niepodległość zewnętrzną i wolność zewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony. Chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, niniejszą konstytucję uchwalamy. Wiwat 3 maj! Wiwat król! Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! Jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi Jarosławowi Druchniakowi oraz pani dyrektor Drocie Budziszewskiej i pani dyrektor Bożenie Jaskulskiej.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Zawodowych imienia Jana Ruszkowskiego w Pułtusku za przygotowanie programu, który wprowadził nas w obchody Święta Narodowego 3 maja. Warto jeszcze raz powtórzyć, iż program powstał pod kierunkiem pani Marianny Jabłońskiej, pani Leontyny Foltyn, pani Jadwigi Budziszewskiej, pani Hanny Lewandowskiej oraz pani Danuty Filipiak. Dla wszystkich osób, które były zaangażowane w przygotowanie programu, proszę jeszcze raz o brawa. Moja ojczyzna.